Chwała Panu Bogu. Witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa, którego wartość, znaczenie nigdy nie traci na znaczeniu, ale dla nas jest ciągłym źródłem życia, błogosławieństwa, Bożej ochrony i nadziei. Dla każdego, który z wiarą podchodzi do Boga jako do Boga, do Zbawiciela jako Zbawiciela i Dawcy życia. Chcę się z wami jeszcze dzisiaj podzielić Słowem Bożym. Słowem, które wierzę w to, że dotyczy mnie, jak i wszystkich nas obecnych na tym miejscu. Przyznam, że gdy przygotowywałem się do dzisiejszej usługi, rozważałem całkowicie inny temat. Ale wiecie, jakoś obudziłem się dość wcześnie dzisiaj i Bóg pobudził mnie i wskazał mi temat, który mam poruszyć. Odłożyłem tamto. Teraz już widzę, że no Bóg we wszystkim ma swój plan, ma cel. Posługę chcę rozpocząć od odczytania słów apostoła świętego Pawła, które są zapisane w liście do Rzymian, 6 rozdziału, może od 16 wiersza i poniżej. Zwróćmy uwagę na treść tego słowa. Czyż nie wiecie, że jeżeli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, którą zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówią, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiś więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chciałbym, drodzy, abyśmy chwileczkę się zastanowili nad celem naszego powołania. Powołania, które pochodzi od Boga. Bo jestem przekonany, że nikt z samego siebie, swojej własnej mądrości czy gorliwości nie przyszedł do Boga i no, nie zaoferował się, że Panie, ja będę Twoją własnością. Ale to właśnie Boże powołanie, Boża łaska, która się objawiła, sprawiła to, że celem nadrzędnym w tymże działaniu właśnie było to, aby nas wyratować od potępienia, od wiecznej śmierci i przygotować nas do Królestwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które On dla nas otworzył przez swoją śmierć. Ale również takim drugim celem powołania to jest to, abyśmy w tym powołaniu mogli okazać się sługami Bożymi. Abyśmy wszyscy bez wyjątku, czy to jest brat czy siostra, bez względu na to, czy ktoś jest starszy czy młodszy, abyśmy mieli tą świadomość, że Bóg powołał mnie i wcielił mnie jako cząstkę swojego duchowego ciała. Wszczepił mnie w ten żywy organizm Kościoła Jezusa Chrystusa. W tym celu, abyśmy funkcjonowali na zasadach wyznaczonych przez Boga. Drodzy, i tutaj apostoł święty Paweł tak wyraźnie daje pytanie, czy nie wiecie,
Więc wolą Bożą jest, aby ludzie wierzący, chrześcijanie, mieli pełną świadomość celu powołania, mieli pełną świadomość swojej zależności od Boga, mieli pełną świadomość odpowiedzialności przed Bogiem i za otrzymanie tej łaski i również jakośmy słyszeli tych talentów, tego talentu, które Bóg każdemu daje. Kiedy wglądniemy w Słowo Boże, zauważymy, że Bóg każdemu daje. I tutaj właśnie apostoł święty Paweł przedstawia, przypomina, że my kiedyś byli sługami grzechu, ale przyjęliśmy ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliśmy przekazani. To znaczy Bóg uczy nas, przyjmując uczy nas i uzdalnia nas do swojej służby. Abyśmy właśnie byli sługami sprawiedliwości. Tak wyraźnie tutaj mówi. I teraz powiada, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani służbę Bogu, macie pożytek. Pożytek w poświęceniu. A za cel nadrzędny, żywot wieczny. To, co nam przyświeca przez obietnicę przekazaną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego też chciałbym, to jest pragnienie mojego serca, aby poruszając ten temat, my mogli zwrócić uwagę, przypomnieć sobie, bo myślę, że nic nowego nie mówię, przypomnieć sobie, że mamy być i zostaliśmy powołani i mamy być w tym czynnymi jako słudzy Chrystusowi. Usługujący. Sługa to jest ten, który komuś służy. Nie sobie. Komuś służy. Służąc Bogu, również służymy tym, którzy są również powołani. Służymy naszym domownikom, bliźnim, otaczającym ludziom. Służymy dla ich dobra. Coś robimy. Nie jesteśmy bezużyteczni. Idąc, czy ograniczając się do domu Bożego, chciałbym tutaj przypomnieć słowa, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, 34 wiersz i poniżej. Powiedział Pan Jezus tak, jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy kur zapieje, czy rankiem. A gdy przyjdzie, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Czujność pobudza człowieka do stałej orientacji, przyglądania się otoczeniu, wydarzeniom, sytuacjom, aby czy uniknąć złego, czy uchronić kogoś od złego, czy też przyjść z pomocą w odpowiednim czasie, pomocą taką, którą człowiek jako sługa Boży jest w stanie uczynić. I tu jest tak wyraźnie powiedziane, Pan Jezus powiedział, że jednym pozostawił, dał władzę, innym wyznaczył ich zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. To jest tak bardzo ważne, aby każdy wiedział swoje miejsce. Drodzy, chcę tutaj podkreślić, wyznaczył miejsce. To jest bardzo ważne. Będąc w zakresie kościoła, zboru, społeczności, musimy mieć tą świadomość, aby my, jakośmy słyszeli, nie byli leniwymi. I mając na uwadze to, że otrzymaliśmy od Boga ten talent, abyśmy wiedzieli przede wszystkim wolę Bożą i mogli powiedzieć tak, zlokalizować swoje miejsce, które wyznaczył dla każdego z nas Bóg. I abyśmy w tym zakresie mogli wypełniać wolę Bożą. Drodzy, apostoł święty Piotr powiedział takie słowa, które również chcę zacytować w pierwszym liście, w 4 rozdziale. Tu możemy odczytać
takie ukierunkowanie, które podaje apostoł święty Piotr, 10 i 11 wiersz 4 rozdziału. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeżeli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Usługujcie drugim. Bracia i siostry, drugim. Tu nie może być w tym, co ja usługuję, robię, moich motywacji egoistycznych, jakichś własnych celów, upodobań, ale w poczuciu odpowiedzialności, na podłożu miłości, współczucia tam, gdzie Bóg, do czego Bóg mnie uzdolnił, a ja to czuję, do czego mnie uzdolnił, abym to mógł rozwijać, tak jakbyśmy słyszeli, ci słudzy, którzy rozwinęli. Abyśmy całkowicie będąc uwolnieni od obojętności, od lenistwa, mogli właśnie służyć Panu. Drodzy, chcę tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o służbę w zakresie zboru, kościoła, jest to tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali, każdy z nas, że nie tylko ja jestem sługą, że nie jestem ja jeden tylko, który służy, czy ma służyć, a resztę mogą się przyglądać. Nie. Wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby pełnić tą służbę. Chciałbym tutaj podkreślić również bardzo ważne to, że musimy wiedzieć, że jesteśmy zależni przede wszystkim od Boga, ale również jedni od drugich. Bóg to tak w wspaniały sposób ułożył, że jeżeli wszystko jest na swoim miejscu i właściwie funkcjonuje, to ono się uzupełnia. Tam nie ma zgrzytów, tam nie ma jakiejś walki, tam nie ma konkurencji, tam nie ma właśnie czegoś, że ja jestem najważniejszy. Ale właśnie jest odpowiedzialność, czy otrzymał władzę, czy otrzymał posługiwanie, czy otrzymał taki zakres, czy taki, czy czujność, czy odźwierny. Czynię to, a następny czyni to, a następny czyni następne, a ktoś inny jeszcze coś inne. I to pięknie stwarza jeden właśnie organizm, tak jak to w ciele człowieka jest. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z wielu rzeczy. No, człowiek się dobrze czuje, chwała Bogu. Ale jak to funkcjonuje w ciele? Te wszystkie poszczególne organy, te wszystkie, ja nie umiem nazwać, nie jestem medykiem, ale niech braknie, no, to, co słyszałem ostatnio w organizmie potasu, co się dzieje z człowiekiem. Czy ktoś kiedyś myślał o czymś? Dopiero nauka wchodzi w to. I tak samo nauka Boża, ona nam wskazuje, również jak bardzo ważne jest posługiwanie również w zależności, w liczeniu się z drugim, według jak to Bóg ułożył tej zależności. I tutaj chciałbym jako przykład przeczytać stanowisko czy postawę apostoła świętego Pawła, który jak wiemy został powołany przez Boga. W szczególny sposób. Bóg jego uzdolnił, Bóg do niego objawił się jemu, Bóg przekazał jemu pracę. Ale jakie stanowisko zajmuje apostoł święty Paweł? List do Galacjan, 2 rozdział. I tutaj może przeczytam takie tylko krótkie wiersze dla skrócenia czasu. 1, 2 wiersz. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. I udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem mi na odosobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Zwróćcie uwagę. Apostoł święty Paweł nie stawiał indywidualizmu w służbie. To znaczy, że ja sam sobie, na własną rękę, tak jak uważam, przecież Bóg mnie objawił. Ale również liczył się z tymi, którzy byli przed nim. Liczył się z tymi, którzy również pełnili służbę. Liczył się z tymi, którzy nieśli odpowiedzialność za służbę w Kościele.
I tu jest tak bardzo ważne, że właśnie on nie separował się, nie miał własnych ambicji, jakichś celów. Ale to była jedna służba. I dalej czytamy, może od 8 wiersza, ten sam rozdział. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym też gorliwie się zająłem i co starałem się wykonać. Widzimy, jaka była współpraca, uznanie, wspieranie się i to przynosiło błogosławieństwo. I dlatego też, drodzy, chciałbym tutaj podkreślić tą tak bardzo ważną sprawę, abyśmy o niej pamiętali, że potrzebna jest świadomość i poczucie odpowiedzialności. Bracia i siostry, z całą powagą chcę tutaj podkreślić, że wszyscy, którzy jesteśmy członkami czy Kościoła, a dokładniej mówiąc członkami tegoż zboru, abyśmy pamiętali, że na każdym ciąży pewna odpowiedzialność. W zależności od tego, jak Bóg wyposażył, gdzie postawił, do jakiego usługiwania, od tego zależy odpowiedzialność. Niesiesz, bez względu na to, czy sobie zdajesz sprawę, czy nie, niesiesz odpowiedzialność za funkcjonowanie zboru. Dlatego, że Bożą wolą jest, aby każdy, który został powołany, który otrzymał ten talent, który znajduje się w organizmie Jezusa Chrystusa, mógł nieść to, co służy ku zbudowaniu, co służy dla chwały Bożej, rozszerzenia Ewangelii, umocnienia w prawdzie, wprowadzania i budowania i bycia przykładem również właśnie dla przekazywania dla młodszego pokolenia. To od nas zależy. Bracia i siostry, chcę tutaj podkreślić tak bardzo ważną rzecz Bożego systemu, Bożego porządku. On jest często odczytywany. Ja może przypomnę to. Tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, zwróćcie uwagę, w 4 rozdziale, jak to Bóg ułożył. Od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Oto taki cel Bożej struktury, Bożego działania, Bożego porządku. I tu jest tak to wyraźnie podkreślone, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Taki jest porządek ustawiony. I właśnie tu jest tak bardzo ważne, aby każdy z nas, abyś ty, droga siostro, i ty, drogi bracie, wiedział, co leży w twojej powinności. Abyś wiedział i wiedziała, jak powinien podchodzić do tego, czując odpowiedzialność przed Bogiem, ponieważ tak jakbyśmy słyszeli, brat Tomek usługiwał, że przyjdzie czas, że będziemy musieli przyjść przed Pana i dać rozliczenie właśnie z tego, co Bóg właśnie poruczył nam i czego oczekuje od każdego jednego z nas. Chcę tutaj odczytać jeszcze słowa apostoła Pawła z listu do Tymoteusza, który właśnie powiada w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę. I tu powiada tak. To jest drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział. I taka zachęta, który był współpracownikiem apostoła Pawła, Tymoteusz, od 14 wiersza, może i poniżej. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I tutaj z tego krótkiego odcinku, takiego przypomnienia apostoła Pawła dla Tymoteusza, zauważamy, że powinien trwać w tym, czego się nauczył. Był czas nauczania. Zresztą tutaj jeszcze można pogłębić tą odpowiedź, że wszyscy ci, którzy służymy Panu Bogu i w zakresie Kościoła, ciągle się uczymy. Ciągle musimy podnosić i pogłębiać nasze duchowe kwalifikacje. Ale tu powiada, że czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. To jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Jeżeli mamy ojców wiary, którzy wprowadzali nas, którzy pouczali nas, którzy nas zachęcali, abyśmy nigdy i nigdy tego nie skreślili, ale cenili to i dziękowali Panu Bogu, co również jest ważne, Słowo Boże, ponieważ to jest tak bardzo ważne, że na podstawie Słowa Bożego przekazywana jest nauka. Drodzy, chcę tutaj podkreślić też tak bardzo ważne, może tak jeszcze wspomnę tylko, co wchodzi w zakres służby. Tak jak jesteśmy, przychodzimy na nabożeństwa w niedzielę, we wtorek, przychodzimy w czwartki na modlitwę i myślę, że nie da tym koniec, jest tylko, ale tutaj bardzo ważna służba, co leży w naszej powinności. A może niektórzy czują głębiej tą potrzebę. Czują, że Bóg ich do tego uzdalnia, pobudza. To jest właśnie przebywanie w postach i modlitwach. To jest tak bardzo ważne. Że może niekoniecznie tutaj. Ważne jest tu, aby nie opuszczać tych społeczności, które się odbywają. Ale w swoim życiu, w swoim domu, aby ustawicznie trwać w modlitwach, postach. Takie przykłady w Biblii są podawane, chociażby Anna, która przebywała w świątyni i ustawicznie modliła się, inne osoby, o których Słowo Boże mówi, że bojowali w modlitwach o zbór, o Kościół, o służbę, za tymi, którzy podejmowali pracę, ciągłe modlitwy, coś by się wznosiła ta modlitwa, to jest służba. To jest tak bardzo ważne, kiedy my przychodzimy tutaj również specjalnie na spotkanie modlitewne. To jest służba. Jako dzieci Boże, jako cząstka Kościoła, zboru. My bojujemy w modlitwach i chcę powiedzieć, że możemy zauważyć efekty tego, Bożego błogosławieństwa, Bożej pomocy. Drugi taki zakres, następny zakres, to jest opieka materialna nad potrzebującymi. I są też i bracia, którzy czuwają, interesują się, pytają, dzwonią, podjadą. I to jest właśnie służba. To jest służba, którą Bóg kładzie na serce i tu czują pokój w tym, radość z wykonywania tej służby. I to jest bardzo ważne. I zauważamy to, co odczytywałem. Już w pierwszym kościele był kładziony nacisk o zainteresowanie dla osób potrzebujących. Następna taka dziedzina to jest właśnie nauczanie w zgromadzeniu i indywidualnie. Kiedy jest głoszone Słowo Boże, jak bardzo ważne jest, jako czytałem, jak kto mówi, niech mówi jako Słowo Boże. To jest tak bardzo wielka odpowiedzialność w zgromadzeniu, aby ktokolwiek staje na tym miejscu, aby mówił z natchnienia Bożego Ducha, aby mówił ku zbudowaniu, aby przekazywał prawdę, aby ona przenikała przez wiarę do serc, aby przynosiło chwałę dla Boga i zbudowanie. I dlatego też tak bardzo jest i ostrzeżenie tutaj. Jest ostrzeżenie. Apostoł Jakub mówi, niechaj was wielu nie zostaje nauczycielami, bo wiedząc, że surowszy sąd odniesiecie. Drodzy, jeżeli człowiek po pierwsze by głosił niezgodnie ze Słowem Bożym, nie z miłości, nie z szczerości, to jest wielka odpowiedzialność. A drugie przy tym, jeżeli za tym, co mówi, nie idzie jego życie, to jest bardzo wielka odpowiedzialność, aby życie również podkreślało to, co człowiek mówi. Również chciałbym tutaj podkreślić, jak bardzo ważne jest
głoszenie Ewangelii na zewnątrz. Również to jest służba. I to jest też bardzo ważna służba, komu Bóg kładzie to na serce. Czy w szerszym zakresie, czy w wąskim zakresie, czy indywidualnie, gdziekolwiek. Jest to czynione właśnie jako służba, którą Bóg wspiera i jest zgodna z wolą Bożą. Czy to są ewangelizacje, czy jest zboże, czy to jest w zakładach karnych, czy gdziekolwiek innych miejscach, gdzie jest to możliwe. Głoszenie Ewangelii to jest służba. Może nie wszyscy mają jednakową zdolność, umiejętność, ale Bóg, jeżeli to da, to widać owoce tego, czuje człowiek pokój i ci, którzy słuchają, są poruszeni właśnie do pójścia za głosem Jezusa Chrystusa. Chciałbym jeszcze, może w krótkich słowach, będąc przy tym temacie, może tak podać takie cechy prawdziwego sługi Bożego. To jest ważne. Co powinno nas charakteryzować? Jakie cechy powinny się w nas objawiać? I znowu tu chcę podkreślić, to dotyczy nas wszystkich. Zwróćmy uwagę, co mówi apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian. I tutaj powiada w ten sposób, co chciałbym może tylko w krótkości zacytować. Zwróćmy uwagę, 6 rozdział 2 listu apostoła Pawła do Koryntian. I tutaj czytamy w ten sposób. Może 4 wiersza. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę. Jako zwodziciele jednak prawi, jako nieznani jednak znani, jako umierający oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Oto bogactwo duchowe, oto stanowisko, jakie tutaj właśnie wyraża Słowo Boże względem tych, którzy są sługami Bożymi. Drodzy bracia i siostry, tu jest tak bardzo ważny punkt, na co chciałem podkreślić. W niczym nie dając zgorszenia, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Drodzy, jeżeli gdziekolwiek i ktokolwiek, w jakiejkolwiek formie podejmuje służbę, a jego życie nie odpowiada, jego reakcje, jego postanowienia, czy w rodzinie, czy w otoczeniu, czy w miejscu pracy, czy w kościele, to lepiej, żeby nic nie mówił. Bo często, jak jest i napisane, że z tego powodu ludzie mogą lekceważyć i Ewangelię, i Bożą łaskę. Dlatego pamiętajmy, że jak powiedziałem poprzednio, leży na nas bardzo wielka odpowiedzialność. Drodzy, chciałbym na zakończenie przeczytać takie miejsce Pisma Świętego, które zachęca apostoł Paweł, sług Boży. Zachęca apostoła, Tymoteusza, ale również i nas wszystkich. I powiada w ten sposób z pierwszego listu do Tymoteusza, 4 rozdział. I tutaj chcę powiedzieć, tutaj jako kieruję też i do młodszych, od 12 wiersza, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz
i tych, którzy Ciebie słuchają. Bracia i siostry, jak bardzo ważne jest to, abyśmy umieli uszanować służbę w Kościele. Chociaż wszyscy pełnimy pewną służbę i powinniśmy pełnić, to jednak nawzajem się szanując i uznając i wspierając się, scalamy się. Jesteśmy zespoleni w jednym duchu. Umacniamy tą służbę, nie patrząc nawet na wiek. Niechaj cię nikt nie zlekceważy z powodu młodego wieku. I tutaj jest tak bardzo ważne, abyśmy to umieli docenić, abyśmy czasami nie powiedzieli, a on młody to. Ale młodsi, aby mieli w poszanowaniu starszych, a starsi dla służby tych młodszych również wyrażali szanowanie. Jest taki czas, chciałbym tutaj podkreślić, no kończą się wakacje, urlopy i znowu zostaje uruchomiony, będzie i szkółki, i praca z młodzieżą i wiele innych dziedzin pracy, które jest kontynuowane w naszym zborze. Chciałbym powiedzieć, abyśmy błogosławili tych, którzy podejmują pracę na jakimkolwiek odcinku. Abyśmy ich wspierali w modlitwach, abyśmy ich wspierali dobrym słowem, abyśmy byli gotowi do współdziałania ku dobremu, do podnoszenia rąk tych, którzy pracują, bo każdy, który podejmował pracę i podejmuje, to wie, że zawsze występują pewne trudności, przeszkody, niekiedy doświadczenia, ale to od nas zależy, jak to przejdziemy. To jest w interesie nas wszystkich i powinno nam na tym zależeć. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do modlitwy w odniesieniu do tego słowa, biorąc pod uwagę każdy jeden, który jest dzieckiem Bożym aktualnie, który funkcjonuje w żywym Kościele i organizmie Jezusa Chrystusa, abyśmy pamiętali o naszej odpowiedzialności. Abyśmy pamiętali i mieli na uwadze to, co otrzymaliśmy od Boga. To, co Tomek usługiwał, jak i również to, co mówi jeszcze Słowo Boże. Abyśmy mając to na uwadze, umieli to docenić i wykorzystać zgodnie z wolą Bożą, w wyznaczonym zakresie, w miłości, w czystości i wykazaniu zależności i uznania tych, którzy są obok mnie. Tak bardzo ważne to jest. I wtedy, jak jest napisane w Psalmie 133, może pozwólcie jeszcze zacytuję te słowa, ponieważ one są tak wymowne w tym zakresie. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Myślę, że wszyscy pragniemy błogosławieństwa. Wszyscy pragniemy tego, że kiedy przyjdziemy, żebyśmy się dobrze czuli, przeżywali Boże błogosławieństwo, Bożą pociechę, abyśmy oglądali nasze dzieci, nasze wnuki, które wzrastają w Panu, aby nasze rodziny były zbawione, aby również byli pocieszeni ci, którzy przeżywają różnego rodzaju doświadczenia. Chcielibyśmy tego, prawda? Więc dajmy tak, jak uczy nas Słowo Boże, a będziemy oglądać wspaniałe efekty. Aby tak było, chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy gorąco poprosili Pana Boga, aby nas odświeżył to w pamięci, ożywił przez Ducha Świętego, umocnił, zespolił nas, abyśmy dopóki życia nam Bóg pozostawi, abyśmy mogli iść zwycięsko w imieniu Jezusa Chrystusa i przyczynić się dla chwały Bożej. Amen. Nasz drogi ojcze.